Elo, ludziska, jesteśmy na dachu, nagrywamy TikToka, jak ściągamy dach i robimy remonty. Dobrycha. Natalia kręcę na boki. Co sądzisz o Natalii? Bo Natalia tam daleko galopuje. Leci jak muty, jak wichrze na Barbie. No, zaraz do niej pójdziemy, zapytamy się, co sądzi o tym przejeździe. No patrzcie, jak gania, nawet na nas nie patrzy. Natalia, wykonasz skok dla widzów? Damy badyla. Szkoda krosowa. Zaraz rozciągamy Natalii. Proszę Państwa, jedzie Natalia na przeszkodę na swoim koniu, tylko ma złą nogę. Ale to co? Proszę, patrzcie. Wyłamanie, no nie. Jeszcze raz. Lepszy najazd. Jedzie drugi raz. Nie wykręciła. Powtórka. Kolejny najazd Natalii. Ajajaj. Może staniemy, Sara musi stanąć obok. Stań tam. Natalia przeszkodzi. Tak jest. Dzisiaj rozkładamy po południu tor już cały. Więc jutro, bo dzisiaj się nie wyrobiliśmy wczoraj. Więc czekajcie na to niesamowite wydarzenie. Jedzie Natalia. Kicnęła. Dobra, jedzie Natalia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jajca, jajca. Dziewczyny układają jakiś treningowy parkour dla siebie i innych. Coś tam powoli zaczyna to wyglądać. Dobra, teraz wam pokażę newsa. Patrzcie, co tam leży. Co to się dzieje? Co to się dzieje? Koń pojechał na wakacje i leży na plaży. Ajajaj, wystraszyła się mnie i ucieka. Koniec wakacji. Niebelunia? Jak wam się tu podoba? Teraz jutro malujemy ogrodzenie. Będzie eleganckie. A tam daleko budowa dalej trwa. Napiszcie, czy u was w stajni też ciągle ktoś coś buduje, bo czy tylko my jesteśmy tacy, że ciągle tylko rozwój i rozwój i rozwój, jeszcze raz rozwój. Dziewczyny jeżdżą sobie. Tutaj najlepszy traktor ever stoi, a tam księciuni odpoczywa. Patrzcie, już to nawet ładnie wygląda, ubity kamyczek, będzie coś takiego tutaj. Napiszcie w komentarzu, czy to fajnie wygląda. A ja Gary tam ściga, a ja dopuszczę wody konikom, bo jest mało. Dobra, tutaj jak widzicie mam materiał na resztę trosowych przeszkód. Nie będę wam może zdradzał, ale tam tu jest początek toru. A za tym kryje się magia, ale to dowiecie się w następnych odcinkach. A na dziś już tyle. Ja jeszcze popracuję z 2 godzinki i też lecę do domu. Elo!